Siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. W dzisiejszym odcinku prezentować będę wam Conquerora. To nie jest jeszcze super koń, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie. Ale oczywiście, jeśli będziecie chcieli super konia, zostawcie 20 łapek lub 15, no nie wiem, jeszcze tam ustalicie swoją wartość. I napiszcie komentarz, super Conqueror, łapeczka zostawiona, a ja wam przybiję oczywiście piękne serduszko, więc piszcie te komentarze, łapeczki zostawiajcie, a my przechodźmy do tego Conquerora oczywiście. Już na starcie mówię, że mam filetowy moduł, więc tyle mogę powiedzieć. Conqueror oczywiście bije po 400, super losowania po 300, 500 oczywiście w górę i wzwyż i w dół, jeśli o co chodzi. Szybkościelność 888, tyle mogę powiedzieć. Szybciej dałoby się, jeśli by miał filetowy wentylację, ale filetową wentylację nie będę wydawać obligacji, bo szczerze po co, jak dostanę za darmo to się użyje, nie? Na razie tylko dosyłkę dostałem za darmo, więc mam, korzystam. A Conqueror naprawdę fajnie się na nim przeładowuje, te 8-8. Celność, no po prostu wyśmienite jak na czołg ciężki, proszę państwa. 0-3, no nic, tylko grać, strzelać. Przeładowanie mówiliśmy, minus 10 opuszczenie działa oraz w górę plus 15. Czas celowania, tak jak mówiłem, 1,71. No to jest naprawdę szybko, szybko skupia, łatwo strzela się. I nic więcej, tylko po prostu trzeba czasami przemierzyć, bo czasami takie strzały są, że masakra. Jak mi się uda znaleźć, to wam pokażę taką bitwę, co po prostu byście nie uwierzyli, że Conqueror może... Takie bitwy. O, dostałem w ogóle dowódcę z turbo. Powiem wam, teraz mnie gra sama zaskoczyła, ale dobra, przejdźmy do odcinka. I mamy Conquerora oczywiście, tak jak mówię, średnie uszkodzenie na minutę 2700, to nie jest naprawdę jakoś wyśmienicie, jak na czołg ciężki, bo dałoby się mieć więcej, ale pamiętajmy, że to jest dziewiątka. Dyszka jest super, nie wiem ile będę przeładowywać, na pewno uda mi się zdobyć fioletowy moduł, jeśli chodzi o wentylację, na pewno bym chciał, bo to będzie spoko opcja, jeśli chodzi o super konia i wtedy będę mieć przewagę między innymi czołgami. Jakbym miał chifa, jeszcze lepiej by było, ale nie mam, ale to trzeba wykorzystywać. Pancerz, najpierw pancerz, zanim pancerz dojdziemy. Mamy HP 1950. Na tle innych czołgów jest to dużo, bo szczerze chyba tylko typ 5, typ 4 Heavy ma 2050 i inne czołgi mają albo mniej, albo podobną wartość, więc no nie mogę powiedzieć, że jest bardzo super. Jest na poziomie dobrym, ale nie tym bardzo dobrym niestety. Pancerz, z przodu mamy 152, jeśli skontujemy się minus 10, jesteśmy nie do przebicia, oprócz jeszcze jagody i oczywiście grilla na goldzie i tych innych dziesiątek, to oczywiście przebiją nas, ale jeśli chodzi o topowe tiery 9 tieru, to niestety jesteśmy nie do przebicia. Jeśli chodzi o wieżę, no to już jest 254 penetracji potrzeba, tyle mamy pancerza na tej wieżeczki. Oraz pamiętajmy, mamy ten przeciwkumulacyjny pancerz, który macie w tym miejscu taką warstwę. On wszystkie kumule odbija, ale czasem powiem wam, dziwią mnie strzały, na przykład jestem tak obrócony i koleś mnie przebija tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Chodzi, jeśli chodzi o ten pancerz, APC-rami albo goldem, przebijają mnie jak chcą. I to jest śmieszne, że tu jest strzał i jest tam dziura i jeszcze, no, że przebite, to jest najśmieszniejsze. Oceniam, w ogóle mnie czołg przebił i byłem tu i mnie strzelił, czekajcie, jakoś, o, pod tym kątem tutaj mnie strzelił i mnie przebił za 474 i to była WZ-ka chińska bez golda, więc tutaj się naprawdę wkurzyłem troszeczkę. No i jeśli chodzi o pancerz, to tyle wychodzi. Później mamy maksymalną, czołg waży 66 ton, nie jest to bardzo dużo, ale jest spoko, jeśli chodzi o taranowanie, można staranować. Moc silnika 810, jeśli możecie doradzić, bo na pewno będę jeszcze expit ten czołg, jak wleci na odcinek, więc napiszcie mi pod tym odcinkiem oczywiście jeszcze, jeśli możecie, czy opłaca się kupić ten silnik za 45 tysięcy expa. Będę na pewno czytał komentarze, więc warto pisać. I przechodźmy na moc na tonę. Moc na tonę jest troszeczkę mała, ale czołg dojeżdża, no spokojnie, dojeżdża do celu. 34,3 to jest prędkość maksymalna, do przodu, do tyłu oczywiście 12. Prędkość obrotu spoko, was nie powinien praktycznie żaden czołg objechać, oprócz Ebera, bo Ebera, niestety każdy czołg nie ma szans z Eberem. Maskowanie słabiutkie, dyszka troszeczkę lepiej z tym wypada i wykrywanie jak na czołg ciężki jest nawet na
spoko poziomie. Jeśli chodzi o moduły, to dosyłacz, wentylacja i stabilizator pionowy. Tak jak mówię, dosyłka to jest fioletowa, więc tutaj będziecie mieli na pewno gorzej, jeśli ktoś ma ten czołg. Później pociski 260 penetracji zwykły, 326 goldowy i 120 HE, który naprawdę wam polecam na przykład 5 wziąć, bo miałem takiego przeciwnika, który mausem mnie wkurzał, bo 3 razy z golda się odbiłem w jarzmo, raczej przy jarzmie, wiecie, te policzki. Stwierdziłem, pieprzę to, strzelałem, nie maus, mausien, przepraszam, 9 tier mausien. Wkurzyłem się, jeśli nie mogę przebić kolesia w policzki, gra się uparła, no to HE-ki. I coś mojemu zdziwieniu, haeki w garnek wchodziły nawet po 290, weszedł mi jeden haek i tu byłem zdziwiony, więc naprawdę zrobiłem chyba 900 obrażeń, nie 900, mniej, 700 obrażeń sami haekami w garnek mu, ciągle strzelając, i to była spoko opcja. Przeważnie gram na randomach zawsze apekami, bo apeki mają 260 penetracji, to jest spoko jak na ten poziom. Jeszcze mam tutaj zwykły, mały zestawy oczywiście i racje bojowe, ciastko z herbatą oczywiście, jak to, brytyjskie czołgi. Dezader aktywny oczywiście, biorę gaszenie pożaru, czyli doświadczenie, co to jest? Strażacy, to mniejsza. Tutaj mam braterstwo broni, robi mi się drugi perk. Myślałem, czy by nie zrobić, bo mam na 8 tierze taki czołg, który się nazywa, czekajcie, brytyjskie czołgi. Mam Carnarvona Action X, żeby stąd nie zrobić załogi, ale tu bym musiał popytać dowództwo, czy byłaby szansa na dostanie golda, żeby wspomóc w jakiś dzień, który będzie zniżkę i zamiast 200 będzie 100 golda i wtedy by mi brakowało tylko 200 golda. Później mi jeszcze na zdjęcie modułów zostanie te 100, więc zapytam, zobaczymy. Ale to przejdźmy do tego czołgu, bo dzisiaj o nim jest temat i chyba to wszystko, bo wszystko powiedziałem o tym czołgu. Więc przejdźmy do grania. Zobaczymy, jak będą bitwy nam wychodziły. 2-3 bitewki. I będzie pokazane na tubach. No i próbujemy pierwsze bitewki, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że omówiony czołg, oczywiście zostawcie łapeczkę, tak jak mówię, będzie mi bardzo miłe, zostawicie. Oraz pamiętajcie, piszcie propozycje też czołgów. Pamiętam, że były tam Baczat był w propozycjach do wybrania. Mam nadzieję, że będzie odcinek, zostawcie tam paręnaście łapeczek i na pewno uda mi się nagrać dla was odcinek z Baczatem, więc no. Teraz robię sesję nagrywkową w ogóle, więc po tym odcinku jeszcze będzie jeden odcinek i później na pewno, jeśli zobaczę jak będzie po łapkach, to wtedy nagram wam odcinek z Baczatem 12 ton. Jeszcze jakby ktoś pytał jaki Baczat, a taki chcieliście. Nie wiem czy na stoku, więc piszcie tam propozycje, czy stok, czy wymaksowany, z racjami, czy bez, jak chcecie. Też będę chciał zacząć jakąś serię. Myślałem nad serią taką, że będziecie wybierać czołg, który mam zagrać i będę robić jakąś misję, czyli muszę zrobić na przykład 2000 tym czołgiem i albo zrobię, a jak nie zrobię, to sprzedaję czołg na przykład. Coś takiego moglibyśmy zrobić, ale to musicie zostawić tam subskrypcję, łapeczki i komentarze też przy okazji, żebym wiedział, czy chcecie takie coś. Rzuciłem nas na 8. 4 dychy. Jagódki się trochę boję, ale jagódka jest po drugiej stronie, więc nie mam się czego na razie bać. TVP prawdopodobnie będzie tu. Tak samo mam nadzieję, że Baczat, albo Baczat będzie też tutaj. O Boże, co robi 50 TP? Jakbyście widzieli moją minę teraz, to kurna. Co 2 lata 53 TP, ale dobra. No pierwszy przypadek widzę takiego czołgu, który wjechał se na górkę, nie? Nie, no spoko. Szkoda, że mi też nie polusowało, nie? Pocisko, no szkoda, szkoda. O! O! No powiem wam ciekawie. A ten co on robi? No to nie ciekawie. No nasz lajcik zginął. No to 50 CTP. No ciekawie zrobił robotę. Co on robi? ...170 dobiłem. Szkoda, jakbym się pośpieszył, to by mi się udało więcej zrobić.
Na razie bez golda będę grać, żeby wam pokazywać, że ta penetracja naprawdę starcza. A co ci rywale robią w ogóle? Oni już 3 czołgi stracili i to jeszcze 2 topowe. Jeszcze tu jest obiekt. I z tyłu będzie... Jagódka na pewno nie będzie z tyłu grała. No szkoda, że to nie wyszło, szkoda, szkoda. Tutaj obróćmy wieżę, bo tu coś może strzelić, nie strzeliło na szczęście. I tu będziemy mieli spoko pozycję na wieżę. Patrzcie, pokazuję letko boczek, praktycznie go nie ma. Oczywiście tekstury się nie chcą wczytywać. No Arta musiała strzelić, przepraszam, ale na Artę nie ma niestety rady. A ja niestety mam troszeczkę zepsuty, jeśli chodzi o... Jak nie wyjedziemy na ten czołg, to nie będzie dało się inaczej zagrać. Tu IS-7, IS-7, IS-7 jest teraz na gąsce. Ale dostał za 900, 1000 dokładnie. Arty strzelają, no niestety. Dwie arcioszki tam stoją. Dostałem teraz za tysiaka. Więc z tej strony nie opłaca mi się w ogóle wychylać. To jest... Z tej strony to będzie przegrane. Jeśli chodzi. Szkoda, szkoda, że się wkopałem w taki kozi róg tutaj. Stąd najlepiej wieżyczkę naprawić. Ładnie weszł, ładnie. Zobaczymy, czy ta jagódka będzie chciała tutaj wyjechać. Jestem ciekaw. Golda na razie założyłem, bo troszeczkę mało HP mam, a nie chciałbym zlemić. Dobra, dobra, co ona robi? Dobra. Dorwaliśmy ją. 2000 i 1250 odbitego. No niestety, ale 2900 zrobiłem. Udało mi się teraz przebić. Mam nadzieję, że IS-7 nasz wygra. Troszeczkę szkoda, że wcześniej nie przyjechał. No szkoda, szkoda. A nasz się od tyłu odbił, okej. No IS-7 nas źle robi, bo podjeżdża pod górkę. Arta za 600. To było, powiem wam, dobre. Znaczy nie za 600, tylko za mniej, ale kurde, to było dobre. Dobra bitwa bym powiedział nawet. Tylko szkoda, że nie lepsza. Troszeczkę ta Arta, tak jak widzieliście, mnie zmasakrowała, ale no... Nie ma rady na Arty, to nic nie zrobicie. TVPek, zobaczmy jak se zagra. Powinien tu na luzie wygrać. Dawaj, dawaj. No, podjedź obok tego i teraz jest twój. Raz. No teraz troszeczkę zlamiłeś. A dobra, wykorzystałeś kolegę, rozumiem. No i dwa pociski. Ale nie tu, dolna płyta masz. Nic nie zrobię. 29, Jezus. A to była to brytyjska, nie? Ta, brytyjska, to się nie dziwię, bo brytyjska ma najgorsze dział, które bije po 600. I wtedy splash zadaje tak mało. Więc się nie dziwię. No i wygrana. Dobra, oczywiście teraz będziemy przechodzić do kolejnej bitwy. I widzimy się za chwilę. Dobra, rzuciło nas na drugą bitwę teraz z dziesiątkami i dziewiątkami. Jest to mapa Tundra. No, taki skład mają nieciekawy, jeśli chodzi o czołgi.
Bo naprawdę 4 TDK i to są grubcie już, to nie są takie byle jakie, bo 268, Jagódka i E3. Street będzie miał ciężko na tą mapę się gdzieś ustawić. Na szczęście tyle. Dużo TDK-ów, naprawdę, dużo TDK-ów nam rzuciło. Mamy dwa takie, które przebije z heków. Jest to 268 oczywiście. SRV też szczerze, ale od boku. I jest to Wutek. I bez Golda przebije wszystkie praktycznie. Trochę z Jagódką będzie męczenia i E3. Z E3 jeszcze bardziej. Więc troszeczkę Golda na pewno pójdzie. Jeśli chodzi o ciężkie czołgi, to nie ma wyzwania. Trzy biegłości koleś ma na E4, więc no tutaj nie jest byle kto. Nie gra tym jakiś paś albo coś w ogóle, tylko gra tym jakiś dobry koleś na pewno. Troszeczkę mnie nie puścili, ale dobra, dobra. Guru Hill, no powinien jechać na Hilla, Ru. E4, czy coś trafisz? Street już wyspotowany, więc ten... O, Ru trafił, wow, dobrze. Strasznie rzeska od nich wjechała na górkę, ale będzie chyba sfarmiona? Nie wiem szczerze, bo Batshot widzę, że chyba stokowy jest. Te 49 teraz za 500. No jakby go przebiło, byłoby śmiesznie. Ma chyba na hekach 86, z tego co pamiętam. Jagoda tu jedzie, to będzie ciekawe. Bo Jagoda bez Golda ma szansę mnie przebić. Ten jak teraz wyjechał, to brawo on, nie? Nieciekawie, nieciekawie. No troszeczkę jestem w czarnej upie, niestety. No naprawdę, z haeków. No wyjedź, wyjedź, wyjedź. Skończ go, no. Nie mam jak go skończyć przecież. Dobra. I 400, 140 mnie teraz bije, niestety. Arcioszka tu będzie grubo, grubo, niestety. Dobra, i mamy to zrobione i teraz została nam Jagoda. Będzie ciężki orzech do zgryzienia. Ciekawe czy Jagoda na Goldzie będzie grała, jestem bardzo ciekaw. Bo ona mnie przebije jak chce w tym momencie. I to jest ciekawy moment w tym momencie. O, dobra, i to powinno wejść, to się nie dziwię. Ta Jagoda ciągle mi martwi, niestety. Dobra. Mamy 3000 i 1500 dobitego. Trochę tam te 30 troszeczkę mi nie poszło. Więc sorka, sorka. Ale teraz mam nadzieję, że chociaż E3 mi się uda przebić. Z Golda oczywiście. No tak średnio bym powiedział o przebijanie.
Nie, niestety. A, nasi kapują, dobra, spoko. Szkoda, że kapują, szkoda, szkoda. Dobra, czyli skapowane. Kolejna wygrana, więc dobrze jest. Jak mi się uda Czeziun teraz zagrać, żeby wam pokazać, jak gra się tym czołgiem, to będzie mi naprawdę miło, że się uda jakąś bitwę może na ósemkach nam rzucić. No nie wiem, zobaczymy. Dobra. To widzimy się oczywiście zaraz, jeśli się uda mi kolejną bitwę zagrać szybką. No to była szybka bitwa, więc nic tylko dodać, nic ująć. Super. Dobra. Kolejny raz mogę, już mam 105 tysięcy expo, nie? Dobra, to gramy kolejną bitwę oczywiście od razu. Pyk, pyk. Czekajcie, jeszcze, o mam, dobra. Jedziemy kolejną bitwę, ostatnią na dziś i mam nadzieję, że podobają wam się takie odcinki, dłuższe na przykład, trzy bitewki, dwie bitewki, jak wolicie, może być też jedna mogę wam robić, jeśli za długo dla was jest. No problem. Jeszcze mam kurna pomysł, o Jezu, ale nam rzuciło. No to będzie troszeczkę, no, długa bitwa na pewno, mogę się założyć. No i dojechanie na górkę będzie troszeczkę nudne. Jak mi się uda, to ja wam wytnę najwyżej, jak dojeżdżam na górkę. Ten chyba na zbawienie czeka, bo to chodzi, żeby dojechać do wiatraka, no. Jeśli przejmiesz wiatrak, to jesteś górą, no. Niektórzy jeszcze tego nie ogarniają. Może ktoś tutaj podjedzie. Próbujemy podjechać. 430 na górę. 430. O, już Arta strzeliła, dobra, dobra. No, w dupę na przykład mnie nie będą teraz bili. Arta za 250, serio. Leopard z kurki. Dobicie ją, czy co? Panowie? Ładnie, dobra. Dzięki, dzięki. Chociaż tyle dobrego zrobiliście, bo to już był troszeczkę tak źle było, jeśli chodzi o bitwę. No i Emil mnie z górki niestety wyciągnął. Niestety jedna z gorszych bitew. Też chciałem wam pokazać, 1700 na szybko. No niestety tu było to przegrane, że niestety wyjechałem sam. Emil to w ogóle, czemu mnie Arta w ogóle tak fajnie ogłuszała w takim momencie, co strzelałem sobie w Emila. No szkoda, szkoda. Ale przejdźmy do garażu na spokojnie. 11 minut bitwy, raczej 11 minut to tamtą bitwą, więc no dobra. Nie było źle, mam nadzieję, że wam przedstawiłem czołg, mam nadzieję, że się podoba. Nie było źle, mam nadzieję, ale Conqueror jest spoko czołgiem, naprawdę. Wieżyczka, mua, piękna. No i jeśli macie moduł i macie oczywiście rację, to gracie lepiej. I nic więcej nie mogę dodać. Na pewno pamiętajcie, że mieć tą kurde zasraną żarówkę, bo na tym czołgu to masakra była. Jeszcze nie mam racji, raczej racji, fu. Braterstwa broni jeszcze nie mam na czołgu, więc tutaj troszeczkę szkoda jest, bo bym przeładowywał 8,5 sekundy około. Ale mam nadzieję, że do końca tygodnia uda mi się zdobyć i będzie lepiej mi się grało. A ja wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że łapeczka z subik zostawiony. Pamiętajcie, żeby komentarze pisać, to jest najważniejsze. I udostępnić ten odcinek, żeby więcej grona ludzi mogło go obejrzeć. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.